Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Witam w pierwszym odcinku naszej serii w Gowidlinie. Tu mieszkam, tu pracuję, tu wypoczywam. Dzisiaj jesteśmy przed sklepem spożywczym państwa Kreft. Wyjątkowe miejsce na mapie handlowej Gowidlina, bo od 30 lat prowadzą ten punkt wspaniali mieszkańcy Gowidlina, których poznamy za chwilę nieco bliżej i opowiedzą nam o swojej działalności, o swojej pracy, którą kończą, ponieważ chyba już czas na zasłużoną emeryturę. Zatamy dłonie. Nie, nie ma. Jest z nami pani Małgosia, która ma dla państwa kilka ciepłych słów do przekazania. Przede wszystkim chciałam wszystkim moim klientom podziękować z naszego Gowidlina, którzy tu u mnie kupowali przez cały rok i dzięki którym mogłam tak długo do emerytury dotrwać i istnieć. I naprawdę z całego serca dziękuję. Przede wszystkim dziękuję tutaj paru osobom, które tylko u mnie kupowały, nie znały innego sklepu i naprawdę nas żegnają, ale nie chcę wymieniać nazwiskami. Chcę podziękować wszystkim moim klientom. A teraz jeszcze tak na koniec, latem, moim wszystkim cudownym, wspaniałym turystom. A mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Dzięki którym mogliśmy sobie i w domu poprawić, i zabezpieczyć sobie zimę finansowo. To byli moi turyści, wspaniali turyści, którzy tu kupowali mega dużo. Ja jestem im naprawdę za to z całego serca. Dziękuję wszystkim z całego serca, naszym mieszkańcom Gowidlina, naszym wspaniałym turystom. Dziękuję z całego serca. Wszystkim. Bardzo dziękujemy, ale jeszcze chcieliśmy, bo to a propos w Czasowiczu, bo mieszkańcy pewnie wiedzą, ile sklep miał już, ile istniał lat. 30, no to proszę powiedzieć, tak, trochę takiej historii. Byliśmy tutaj 30 lat, pewnie 15 lat była tutaj pracownica, uczennica, ale że powstały duże sklepy, to zostaliśmy po prostu sami z mężem. I wtedy właściwie mogliśmy dlatego też bardziej jeszcze istnieć, bo pewnie jakby pracowników to byśmy nie utrzymali. Ale dzięki temu, że zostaliśmy z mężem sami, to jeszcze 15 lat sami, 15 lat z pracownikami, ale ogólnie byśmy tu byli 30 lat. I naprawdę fajna praca z ludźmi, ja lubię pracę z ludźmi. Trochę mi może tego będzie brakowało, ale troszeczkę też na odpoczynek, bo dzieci mówią, że ja tylko sklepem żyję, a nie rodziną już. Także już czas zacząć żyć rodziną i dziećmi dorosłymi już teraz. No dziękuję. Nie takie dziękuję, bo tu osy latają. Nie, pani dobrze mówi. Produkty bardzo dobre, to jedno, ale gdyby nawet były złe, to pani potrafi tak zagadać, że kupią. Produkty muszą być dobre, bo nikt starego nie kupi. Dlatego towar musi być w ogóle warzywa, owoce, którymi tu ten pan wozi. Myślę, że będą z nim współpracować. Ma bardzo dobry towar. Może jest troszkę droższy, ale jest mega dobry. I dlatego miałam tych turystów, bo wszystko było świeżutkie, przywożone na bieżąco i każdy naprawdę zadowolony. Mieliście. No truskawka, wiśnia. Mieliście z mężem. No zmieliśmy z mężem, tak, tak. No może bardziej kiosk potrze, bo on to bardziej taki umysłowy. Józek, 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 Józek wszystko wie. Panie Józku, no to na emeryturze więcej czasu na rower. Zdecydowanie. No to czekałem, żeby mieć wolny czas właśnie na rower. I dziękuję wszystkim klientom, którzy tutaj byli i za obecność, za to, żebyśmy mogli współpracować za wszystkie lata, które byliśmy. Także do zobaczenia w plenerze. A proszę powiedzieć, jak rynek prasy zmieniał się przez te 30 lat? No to znaczy zdecydowanie prasa papierowa straciła, bo jednak internet zrobi swoje. Te nakłady jednak są teraz mniejsze. No ale jeszcze zapotrzebowanie na prasę jako taką papierową jest. Czyli mamy takie społeczeństwo, że jeszcze czyta? Tak, oczywiście. No w ogóle chyba jednak ludzie starsi bardziej są czytelnikami tej prasy papierowej, a,
a młodzi jednak odchodzą. A proszę powiedzieć, jaka wygrana największa padła w waszej kolekturze w Gowidlinie? Oj, to wygrana to nawet nie wiem, bo po większą wygraną to się przejdzie do kolektury do Gdańska, także takich klientów, którzy tutaj przychodzili, a w totolotku pikało pik, że trzeba było odesłać do Gdańska, to kilka było. Wracali, podzielili się? Tak, tam jakieś były nagrody, także tak, tak. Podziękowanie. Tak, tak, tak. Super, to jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję i wszystkiego bardzo. Dobrego na emeryturze. A ja bardziej taka fizyczna, co na kilogramach nie ubyło. A jak się handel zmieniał przez 30 lat? Znaczy się dobrze było cały czas. Ja jestem taka, że ja nie muszę mieć bardzo dużo pieniędzy. Ja po prostu, żeby opłacić się z dziećmi, żeby było dla dzieci, dla rodziny, ale tak ogólnie no, z tego myśmy sobie dom na dom. Dom już budowaliśmy prędzej, ale w środku teraz to poprawiamy. No jakoś, wie pan, nie może jakieś na kontach tysiące, ale na bieżąco nam starczało praktycznie na wszystko. No ale też taka historia handlu, na przykład płatność gotówkowa, teraz płatność kartą, przecież to się zmieniało przez tyle lat. To się zmieniało, nawet tą pocztę trzeba było przejąć, totolotka trzeba się było wdrożyć, ale wie pan, to tam jest, to było akurat takie tam, że to nie było trudne, to jeszcze na tyle jesteśmy na szczęście po takich, że dawaliśmy sobie radę, wszystko szło ogarnąć, tak powiem. No, dawaliście sobie radę w dobie wtedy, kiedy powstawały również markety, supermarkety, duże sklepy? To tak już wie pan co, jednak towar, który jest nasz, polski tutaj z giełdy i świeży i wybór i smaczny, to wie pan, niektórzy mówili, może jest biedrący wybór, ale to nie był ten smak, to nie było to, nie? Także jednak tutaj ludzie wracają jednak do małych takich właśnie sklepów i dlatego za nami tak wszyscy płaczą teraz. A jak wygląda taki dzień pracy, o której trzeba wstać? Żeby to wszystko przygotować. O 6, żeby się zebrać. Tutaj byliśmy tak za 15:07, bo trzeba było chleb przyjąć. Wiadomo, te giełdy, to wszystko rozłożyć latem. Zimą spokojniej, ale latem jednak trzeba było tej siły mieć. A wiadomo, jak człowiek już jest emeryt, to już ta siła słabnie. Także myślę, że zamknęliśmy go w porę. I teraz czas na taki prawdziwy, całodzienny odpoczynek. Czego serdecznie w imieniu wszystkich mieszkańców i turystów państwu życzymy. Ja również jeszcze raz z całego serca wszystkim, bez wyjątku moim klientom, życzę, żeby jak najdłużej jeszcze żyli i jak najdłużej się mogli w tym nowym, później sklepem otwartym cieszyć. Dziękuję. Bóg zapłać. Spółki sądowe. Witam pana operatora 24 i żegnamy ten piękny sklep z panią Małgosią Józkiem na czele. Dziękujemy za wspaniałą obsługę. Gdzie jest pan Józek? Idziemy szukać pana Józka. Pan Józek jest tutaj, pan Józek cały czas, pani Gosia. Muszę tutaj jeszcze do pana Józka. A to tylko górę. No. Bardzo, bardzo przypadkowo spotykamy panią Sołtys, która również robi zakupy, chyba jedne z ostatnich u państwa Kreft. No na pewno jedne z ostatnich, ale bardzo miło podziękować wszystkim pani Małgosi, panu Józkowi za to, że prowadzili tyle lat sklep. I co chciałam jeszcze do tego dodać, była zawsze miła obsługa i zawsze można było w kwestiach takich jak pikniku, dożynku, jakiegoś wsparcia, zawsze można było liczyć na państwa Kreft, na ich dobre serce, otwarte i dobry gest. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. A jak się pani tutaj robiło zakupy? Robiło? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja jestem, byłam przeszczęśliwa. No i co oni nam robią? Idą na emeryturę. No to nie jest fajne. To nie jest fajne. A może im się należy? No każdemu się należy. Nie, każdemu się należy. Za ciężką pracę każdemu się należy. No to udanego nie? Wypoczynku, pani Małgorzato, panie Józefie. No, do zobaczenia, także najwyżej w domu na kawie. No.
żebyśmy mieli czas kawy spokojnie pić. Pani Małgosia jest urodzony handlowiec, ona potrafi zachęcić klienta. O. Dlatego się utrzymała. No. No ja powiem pani, że jak ja tu przychodzę, jak mam przygotowane 30 zł, to wydam 60. No. Jak już tu się wejdzie. Tak. Jak ona to robi? Jakoś to robi. Ukiłaś mi się, moja mała. No ale trudno, zawsze idę w czwartek, ale trzeba było jeszcze zdawać sklep, podpisywać, by tam byli w energii, to tak się mi tego. No ale trudno, jak wyglądam jak Amerykanka. Także do widzenia, dziękuję. Ja jeszcze, do zobaczenia, a nie do widzenia, no. Panie Robercie. No.